Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Po przedstawieniu Jezusa w świątyni, Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki Jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. We wspomnienie Najświętszej Marii Panny Bolesnej, której dziś obchodzimy, Kościół podaje nam do lektury fragment Ewangelii mówiący o proroctwie Symeona. Symeon zapowiada Maryi, że jej duszę miecz przeniknie. Widzimy, jak to proroctwo wypełnia się na Kalwarii, kiedy stojąc pod krzyżem swojego Syna, widziała Jego mękę i konanie za zbawienie świata. Maryja współcierpiała ze swoim Synem, ponieważ serce, które kocha, bije w tym samym rytmie, co serce kochane. Maryja chętnie wzięłaby na siebie chociażby jakąś niewielką cząstkę Chrystusowego cierpienia, aby ulżyć Synowi Bożemu. Ta postawa Maryi była i jest inspiracją dla wielu świętych. Może być i dziś inspiracją dla każdego z nas. Pomyślmy, w jaki sposób my możemy Chrystusowi przynieść chociażby niewielką ulgę w cierpieniach. Cierpienie Chrystusowi zadaje nasz grzech, a zatem pierwszym i chyba najważniejszym wyrazem naszej pomocy Zbawicielowi świata jest unikanie grzechu za wszelką cenę, nawet za cenę własnego życia. Lepiej bowiem umrzeć niż zgrzeszyć, mawiali święci. Walcząc z grzechem we własnym życiu, ograniczamy dodatkowe cierpienia, jakimi ranimy Boga. Drugim krokiem jest przyjmowanie na siebie dobrowolnych umartwień, tak, aby w ten sposób wyrazić naszą solidarność z cierpiącym Jezusem. Temu ma służyć piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, przez wielu pobożnych chrześcijan zamieniana na post o chlebie i wodzie. W tym duchu możemy również przyjmować upokorzenia, jakie na nas spadają, tak jak czynił to mistrz z Nazaretu, Jezus Chrystus. Trzecim krokiem jest odwodzenie od grzechu innych ludzi. Często dokonuje się to właśnie przykładem dobrego życia, a czasami trzeba to uczynić napomnieniem braterskim. Grzech innych nie może być dla nas obojętny, gdyż on rani Chrystusa, którego miłujemy, i sprowadza śmierć wieczną na tego, który się grzechu dopuszcza. Uczmy się od Maryi, niepokalanej i bezgrzesznej oblubienicy Boga, postawy trwania przy Chrystusie, także pod krzyżem, ofiarnego współcierpienia z Nim i pociągania wszystkich do cnotliwego, bezgrzesznego życia.